Bystrzyca Kłodzka przyciągnęła tłumy z całego regionu, a to za sprawą dwudniowej imprezy z okazji Święta Miasta. Patronem Bystrzycy Kłodzkiej jest święty Florian, który kojarzony jest z ogniem i powodziami. Miasto niejednokrotnie było nękane pożarami oraz klęskami ze strony przepływających przez nie rzek. Dlatego święty Florian był tu jednym z bardziej czczonych świętych. W 2008 roku po konsultacjach z mieszkańcami, uzyskaniu pozytywnej opinii diecezji świdnickiej oraz za zgodą Watykanu stał się oficjalnym patronem Bystrzycy Kłodzkiej. Od tego momentu obchody jego imienin stały się najważniejszym miejskim świętem. Dużo atrakcji w Bystrzycy Kłodzkiej. Oczywiście rozpoczynamy barwnym korowodem, ulicami miasta. Budujemy w tym roku również miasteczko motocyklowe. Zapraszamy wszystkich miłośników właśnie jednośladów do Bystrzycy Kłodzkiej, którzy poprowadzą nasz korowód. I oczywiście atrakcje dla najmłodszych, wesołe miasteczko, mnóstwo konkursów, zabaw i koncerty. Koncerty muzyczne. Andrzej Rybiński przyjeżdża do Bystrzycy Kłodzkiej, a całość uwieńczy występ zespołu wideo oraz pokaz Teatru Ognia, naszego teatru licznego tu. Podczas tegorocznych Dni Świętego Floriana każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Program był bardzo bogaty i atrakcyjny. Nie zabrakło występów artystycznych oraz koncertów. Rozbawił pan dzisiaj bystrzycką publiczność, nawet bardzo długi bis był. Wszystkie najlepsze pana utwory mogliśmy dzisiaj usłyszeć. No tak, dzień dobry, witam państwa. No nie może być inaczej, bo mimo że tych piosenek nagrywa się ciągle jakąś tam ilość, no to bez pewnych utworów koncert nie może się odbyć. Bez niczego zinat, bez czasu relaksu, nie powiem maleńka szkoda, ale za każdą cenę, bo to są takie rzeczy, które muszą być. No, ja już gram je bardzo długo, ale sprawiają mi one wielką radość także. A jak pan uważa, dlaczego akurat te utwory tak poruszają publiczność? Ach, powiem pani dlaczego, to tak do końca nie wiadomo. One o czymś opowiadają o pewnych sytuacjach. Każdy z nimi się w jakiś sposób identyfikuje, no bo to było z czasów młodości mojej i tych ludzi, którzy tego słuchają. No poza tym, jak pani widziała, ta mała, młoda publiczność też śpiewa te piosenki, nie liczy godzin nad, i to jest dla mnie szalenie budujące, ponieważ widmo emerytury odchodzi precz, jak ja to mówię. A czy po raz pierwszy zagrał pan koncert w Bystrzycy Kłodzkiej? Ja myślę, że nie, bo ja już jestem na tej scenie, nie powiem od ilu lat, ale nie liczę, w związku z tym nie mówię, ale ja chyba nie ma takiej możliwości, żebym tu nie był. Jeśli byłem, to na pewno pani jeszcze wtedy nie było, niestety. Ale jechałem, jakbym był pierwszy raz w Bystrzycy. Droga przepiękna, publiczność wspaniała, telewizja kłodzka również. W związku z tym, cóż może być piękniejszego? Schodami gwiazd i zaborami odbieram czas, iść kolorami odbieram czas, nie używając nas. Czekanie na niespodziewane, stracony szans, bez pamięci wanie odbieram czas. Gwiazdą wieczoru był zespół wideo, który wspaniale rozbawił publiczność, zachęcając do wspólnego śpiewania. Jaki repertuar dzisiaj zaprezentujecie? A przekrojówkę tak zwaną, czyli wszystko to, co podoba się nam, naszym mamom, babciom i niektórym ludziom. Także wszystko z trzech płyt, to co tam jakoś ma sens, refren, zwrotkę i refren. Czy po raz pierwszy zagracie koncert w Bystrzycy Kłodzkiej albo w tych okolicach? W okolicach nie, ale Bystrzycy na pewno tak. Ale bardzo ładne okoliczności przyrody, także już mi się podoba. Dużo osób chciało, żebym zapytała o to, skąd tak naprawdę nazwa tego zespołu? Ta okropna nazwa wzięła się z tego, że basista poprzedni nasz mieszkał w wypożyczalni kaset wideo i miał wielki neon, taki szyld neonowy przed wejściem wideo i stwierdziliśmy, że skoro mamy neon, to już mamy nazwę. I to był błąd. Ale nie zamierzacie zmieniać nazwy? Nie, za dużo zamieszania by było. A jak wyglądają wasze najbliższe plany zawodowe? Może jakaś nowa płyta, nowy teledysk?
Płyta jeszcze nie, bo jeszcze cieszymy się, tą reedycja będzie naszej płyty 13 maja, także jakby ktoś miał za dużo pieniędzy, to polecam. A potem no, koncerty, trasa, zimą pod choinkę coś będzie płytowego, ale to niespodzianka. A mieliście okazję zobaczyć miasto? Niestety nie do końca, tylko przejeżdżaliśmy, ale zobaczyliśmy pana Rybińskiego. Jeżeli miasto jest tak ładne jak pan Rybiński Andrzej, którego pozdrawiamy, to jest super.